Witajcie, kochani spontaniczni ogrodnicy. Dzisiaj zerkniemy do naszego rozsadnika. Już na wstępie widzimy posadzony oczywiście szpinak. Jest to szpinak nowozelandzki. On od początku tutaj był posadzony właśnie w tym rozsadniku. Za chwilę zobaczycie coś, z czego jestem sama zdziwiona. Tak, to jest mój drogi posadnik. Pięknie rośnie, mimo niskich temperatur w nocy. Oczywiście doskonale udaje się kapusta pak choi. Widzicie tutaj bardzo ładny plon. Posiałam w ubiegłym tygodniu również słonecznik i on również wschodzi. No i nie mogłam sobie odmówić posiania również ogórków. To są ogóreczki długie, szklarniowe, sałatkowe. Na, jak widać, również zaczynają tutaj ładnie wschodzić, pomimo, podkreślam, tych nieprzyjaznych warunków. I zobaczymy dalej. Tutaj widzicie sałata. Jest to moja ukochana sałata, sałata rzymska. Krucha, nigdy nie jest, nie robi się gorzka. Uwielbiam tą sałatę. Rośnie, jak widzicie, ładnie. Obok sałatki buraczki. Buraczki posadzone mniej więcej 3 tygodnie, posiane 3 tygodnie temu. Również wolniutko, ale ładnie się zaklimatyzowały. Tutaj siewki cebul w korytkach rosną. I obok to król mojego rozsadnika, pan arbus. Jak widzicie, również ładnie wschodzą warunki w nocy, nawet do zera, do minus jeden. Wszystko rośnie, wszystko się aklimatyzuje. Na razie, moi drodzy, wam dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.